Słyszysz mnie? Moja głowa. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Myślisz, że oszukałaś śmierć? To śmierć oszukała ciebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Zielony! Dla siebie kurwo, ani kroku! Wynocha z mojego domu! Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Cześć, witajcie. Z tej strony Rafik85. I zapraszam was na kolejny odcinek z cyklu Cyberpunk 2077. A w dzisiejszym odcinku wykonamy misję, tylko widzę, że ona mi się tu nie podświetliła. Zaraz, jak ona się nazywała? Bilet wstępu, to jest to? Tak, to jest to. Więc spróbujemy odzyskać... Co to było? To był jakiś robot, z tego co pamiętam. Dobra. Więc zadanie aktywne. I działamy. Spotkaj się z Jake'iem. Zadzwoń do Merit. Dobra, zadzwonimy. To jest ona, to jest ona. F. Skąd masz ten numer? Mam nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Uspokój tego skurwiela! Miło się zaczyna. Szybko. Cześć. Nie przez telefon. Spotkajmy się i dobijemy targu. Targu? Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę NID. Pod kładką jest kanał burzowy. Tam się spotkamy. No dobra. Miejsce mamy już... podane. Tu jeszcze widziałem. Gdzie to było? Ekwipunek. Nie. Gdzie to jest? Dziennik. Moment. Nie, dziennik też. A, wiadomości. O, o to mi chodziło. Od Dextera. To czytaliśmy. Cena Flatfeda. No właśnie, to mam odebrać. Pani wie jeszcze drobiazg w sprawie tego. Dobra, 10 tysięcy. Spoko. Możemy nawet odpowiedzieć. Powodzenia może się przydać. No na pewno. Dobra, Wiktor. Hej, Wi, tak sobie pomyślałem, że nie wypada chodzić pod. Wchodzić do tej twojej pierwszej ligi w tym byle t-shircie. Szczyty mają to do siebie, że zwykle mocno na nich wieje. A ja jestem stary i nie lubię, kiedy dzieciaki narażają się na przeziębienie. Miło. Porzuciłem ci dwa małe drobiazgi do schowka w mieszkaniu. Przyjmiesz, chyba ci się spodobają. No dobra.
co my tu możemy mu odpisać? Daj spokój, tak wiszę ci miliony monet, kupił mi przyjmować od ciebie kolejne prezenty. Bo dzięki prezentów do przymierzania nigdy za wiele. Skoro i tak miałby to wyrzucić, to odpiszmy tak. No i pięknie. Wygrzebałem te kurtki z dna szafy, szkoda, żeby się kurzyły. Zawsze to jednak przyjemniej oddać komuś znajomemu, niż wyrzucić albo sprzedać. No i dokładnie o to chodziło. Dobra. Coś jeszcze? No dobra, koniec tematu. Niech ci służą. Wiesz, styl ponad wszystko, czy jak to tam było? Sobie w pojazd. A ta sprawa, takie pojazdy. Gdzie jesteś? Wzywasz pojazd. I ci tam przyjeżdża. Dobra. Mapka. Daleko to? Tu. A tu co tu jest? Znajdź ring wykuboki. Bardzo wysokie ryzyko, nie na ten moment. Nie będziemy się przejmować. Dobrze, czuma. Upsi. To może się źle skończyć. Godzina. A dość pusto na tym, w tym mieście o tej godzinie. Ten GPS mógł być troszeczkę lepszy. Aha, i zjeżdżamy. Zachęcająco to nie wygląda. Jesteśmy. O, jest. Zaraz. To ty do mnie dzwoniłeś. Ochroniarz. Tak, to ja do ciebie dzwoniłem. Możemy dobić tak. Przywitanie, kurczę, naprawdę. Myślałeś, że będziesz mnie szantażować, skurwielu? Stawiać warunki? No, zaczyna się bardzo postaw teraz, bardzo kurwa, miło. Warunki. Weź te łapy. Jezu, Meredith! Zamknij pysk! Sonda gotowa? Gotowa. Odpowiadaj na pytania. Tylko bez pierdolenia. Zapłonęły oczy. Jesteś tutaj sam? Tak, całkiem sam. Mówi prawdę. Sprawdzić teren, na wszelki wypadek. Antony Gilchrist. To on jest twoim kontaktem. To on dał ci namiary na konwój Militechu. Jeszcze raz. Czy ten gnój sprzedawał ci informacje? To ten gość, który tam stoi? Mówi prawdę, nie zna go. Napadałem kiedyś na transporty. I wiem, kto się tym zajmuje. Mogę pomóc ci znaleźć Kreta. Ale informacje, które mam, nie dotyczą przecieku. Posłuchaj mnie! Wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę.
Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem! Uciszcie go. Wypuść mnie natychmiast! A jego puśćcie. Niech powie, o co chodzi. Można było tak od razu przecież. Nie można było tak od razu? Nie wkurwiaj mnie. Mów, czego chcesz. Potrzebuję robota, model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to. Albo zabiorę go siłą. Niech będzie. Jeden warunek. Zapłacisz moimi pieniędzmi. No dobra. Wszystkiego dopilnuję. Zaszyfrowane drzazgi. Niektóre ze znalezionych drzazg będą zawierały zaszyfrowane informacje. Aby odczytać drzazgę, otwórz się z odpowiedniego powiadomienia na ekranie albo z panelu drzazg w głównym menu, a następnie wybierz złam zabezpieczenie, żeby ujawnić jej sekrety. Okej. Wystarczy, że użyją chipa, więcej cię nie obchodzi. Jeżeli spróbujesz mnie przekręcić, dowiem się i znajdę cię. Fajnie. Popełniasz błąd! Ta kurwa jest na liście do odstrzału! Zabierze cię ze sobą na dno! Aj, no to zaczyna się interesująco. Dobra. Spotkajmy się z Jackiem. Co trąbisz? Oczywiście, że mam. Sorry. Jak daleko mamy? Dobra, troszeczkę się porozwijamy. O! No tak. Policja, wprowadzenie. Każde działanie niezgodne z prawem, tak jak na przykład kradzież albo atakowanie cywilów, sprawi, że NCPD wyznaczy nagrodę za twoją głowę. Na miejsce przestępstwa zostanie również wysłany patrol, a jego siła będzie zależna od wysokości nagrody. Aby zgubić policję, oddal się z miejsca przestępstwa i przyczaj się gdzieś na trochę. No niestety, przejechałem gościa. Mamy jedną gwiazdkę z tego, co widzę. Może gość przeżyje. O kurwa, jakieś wieżyczki. Dobra, idziemy w prawo. Dobra, kolejne prawo. I w lewo. Dobra, już. Uciekliśmy bodajże. No, jest to. I przychodzi zdarzenie, dobra. A, dobra, ustajmy trochę może. Poczu, zatoczce. Rozmawiajmy.
Dobrze cię widzieć. Opowiadaj, co ustaliłeś. Soutibak. Gadałeś z nią? Jest w temacie. Ogarnia przygotowanie roboty razem z Dexterem. Wiesz, oni się znają. Pracowali razem zanim Dex zrobił sobie przerwę. Długo czekałeś? Całe życie matka powtarzała mi, że cierpliwość popłaca. Ark? Piękna maszyna. Tanio wziąłem. Zaraz po tej robocie z Sandrą Dorset. Na taką bestię nawet z drugiej ręki nie starczyłoby ci, choćbyś wydał wszystko. No, trochę pożyczyłem. Ale opłacało się. Fajnie. O. Ale tę przelotową końcówkę wydechu bym wymienił. Myślisz? Dlaczego? Ładnie warczy i laski na to lecą. To nie warczy, tylko sprawia, że słychać cię w promieniu 3 kilometrów. Wgrałbym też poprawioną mapę w trysku i dodał bandaże termiczne. Przynajmniej dopóki nie uzbierasz na modyfikację układu wydechowego. Ja. Ten gada technicznie, a ten nic nie rozumie. No dobra. Dex zapłacił za robota z korporacyjnego transportu. Ale nie wiadomo, czy gangusy będą chciały wydać towar. Dał im kasę z góry? I chole! Dobra, chodźmy po ten sprzęt. Masz jakiś plan? Dogadałem się z Militechem. Korporacja sfinansuje nam ten towar. Nie żal ci tych pieniędzy. Daj spokój. To tak, jakbyśmy ich nigdy nie mieli. Poza tym, coś mi mówi, że to nie będzie takie proste. To co, idziemy? Dobra, chodźmy do nich. Dobra, zapukajmy. Zobaczymy, czy nam otworzą. No, ale to jest ładne. Nigdy nie lubiłem Maelstromu. Musieliśmy trafić akurat na nich. Gang jak każdy inny. Weź takich Valentinos. To honorowe chłopaki. Wierzą w Boga i świętą panienkę. Wiesz, co nimi kieruje, czego chcą i dlaczego się wkurwiają. Z Maelstromem nigdy nie wiesz. Ojej, co nas tu czeka? Na pewno nic niech otwierają. Nie znam was. Otwórz drzwi. A byliście kurwa umówieni? A trzeba być? Jesteśmy od Dexa. Chcemy gadać z Roycem. Hala główna, czekamy. No i inna rozmowa. Wieżyczki już na przywitanie. Przytulnie tutaj. Brakuje tylko jakichś kwiatków. Przygotowali się. Jak na fabrykę z żarciem, to niezłe zabezpieczenia. Rozpakowali skradziony konwój. Pewnie czuli się jak w sklepie z zabawkami. Ciemnawo. Co my tu mamy? Taka kurtka. Mina przeciwpiechotno-odłamkowa o działaniu kierunkowym. Świetnie. No to już wiadomo, że wrócimy do ciekawego miejsca, gdzie może być rozruba. A nawet na pewno będzie. Badam bydło. Tylko nas straszą. Ja.
Wszystko spokojnie, Vi. Pamiętaj, że jesteśmy na ich terenie. No niestety. Czego chcecie? Myślałem, że będę rozmawiać z Roycem. Royce jest zajęty. Mów, czego chcesz. Przychodzę po bota. Model MT-0D-12. Flathead. No, co z nim? Brick wziął za niego kasę, a ja mam go odebrać. Jak trzeba, to załatwię to z Roycem. Będziesz gadać ze mną. Jestem Dum-Dum. Na kanapę. Dum-Dum. Dobra, siądźmy. Dobrze z twarzy patrzeć. Ty też, siadaj. Postoję. Kurwa, posadź dupę na tej jebanej kanapie, to takie trudne? Zmuś mnie. Gorąco się robi. Zaraz to zrobię. Posadź dupę jebańcu, albo ci ją odstrzelę. Kurwa, Jackie, co jest? Nie podoba mi się jego ton. Poza tym siedząc, jesteśmy tu wystawieni jak na strzelnicy. No, dokładnie. Posadź dupę jebańcu, albo tak ci ją... Jak bardzo chce, to niech ma. To się, kurwa, źle skończy. Dobrze, nie będzie. Dało się? Musicie wyluzować. Sztachnijcie. Cóż to takiego jest? Co to jest? Skif. Mocna rzecz. Czyściutki. Zobaczysz, świetna sprawa. No, śmiało. Nie, lepiej dzięki, nie. Dzięki, nie używam. Kurwa, straight edge. Dobra, niesie chyba to coś. No i jest. Flathead model MT-0D-12. A Militech nie będzie go szukał? Jebać ich, teraz mogą nam naskoczyć. Flathead ma starte numery seryjne i zdjęte blokady uprawnień po stronie softu. Jak jest twój, to jest twój. Chcę go zobaczyć. Spoko. Pancerz z kamuflażem termooptycznym. Pełna imersja kognitywna przy użyciu kontrolera Raven. Prototypowe siłowniki. Mieszanka tytanu, fanadu i kewlaru. Patrz na to. Łączysz się z nim na pełnym sprzęgu. Więc jak pająk chodzi po ścianie albo łazi do góry nogami... Rozumiem. Można się pożygać. No to jak? Bierzecie? Czyżby tamten kostek to był ten cały szef? I o tym. No nie wiem. Raven to nie jest fabryczny kontroler. Pewnie, że nie. Kontrolery Militechu łączą się z ich systemem. No chyba nie chcesz, żeby namierzyli, że masz kradziony... Raven to nasza robota. Poprawiona synchronizacja neuronalna i żadnego śledzenia. Powinniśmy to sprzedawać. Niech będzie. Patrzcie go, kurwa, jaki wybredny. A kasa? Brick już dostał kasę. Aha. Brick już dostał kasę. A widzisz gdzieś tutaj Bricka? Bo ja nie. Co jest? Mam płacić dwa razy za to samo? A kim, kurwa, jesteś, aby dyktować warunki? Jak powiem, że zapłacisz dwa razy, to zapłacisz dwa razy. Gość niezły. To najpierw pokaż pieniądze. Skoro już raz dostaliście kasę, to teraz pewnie dostaniemy dużą zniżkę. Zniżkę? Kurwa! Coś mi to śmierdzi. Zapomniałeś chyba powiedzieć, dla kogo pracujesz. Przysłał mnie Dexter Deschamps. Dexter Deschamps. No. Facet, który wystawił pół Pacyfiki. To on jeszcze żyje? Żyje i ma się dobrze. Przesyła pozdrowienia. Teraz zastanowisz się nad moją ofertą.
Wkurwia mnie to czekanie. Tu jest kasa. Kuźwe, twarzy pół nie ma. Gościu. Właściwie twarzy. Twarzki. Hej! Flathead to dobry sprzęt. Będziecie zadowoleni. Kurwa, co to jest? To będzie... Aha. No i się zaczyna. Ładuj ci skurwieni! Kurwa! Dobra. Mierda! Odcięło nas. Bierzmy sprzęt. Weź, weź, weź. Potrzebujemy kontrolera. Bronie rykosztujące. Bronie typu power pozwalają ci kontrolować tylko szety pocisków. Dobra, to wiem, tylko że jeszcze nie mam wszystkich umiejętności. Musimy znaleźć sposób, żeby się stąd wydostać. Wyposaż. Cześć. Znajdź ten robot. Jest wszystko. Body controller do sterowania. Świetnie. Ruszajmy. Dość tego miejsca. Im szybciej się stąd zawiniemy, tym lepiej. No, to się dobrze nie mogło skończyć. No, co dalej? Drzwi. Ja muszę drzwi otwierać. Mój Boże, ale tu wali z tęchłym żarciem. To z taśmy produkcyjnej. A myślałem, że lubisz mięso. Gdyby tylko była inna droga. Weźmy tutaj. Nie być innej okazji. Wrapuj się, wrapuj się. Co my tu mamy? Aha, przyda się na pewno. Vamonos! Nie za szybko? Epa zagrożenia. Monitorują ten teren, uważaj. Ekwipowanie gadżetów bojowych. Umieść granat w odpowiednim miejscu w panelu ekwipunku, aby skorzystać z niego w trakcie walki. Dobra, dobra. Zobaczmy. Mamy dojść w tamte miejsce. Jesteś na widoku! Kto mnie widzi? Aha, dobra, to gość. Mam ten gość. O, może eksplodować. Super. Co może eksplodować? Kamera. Wyłącz zdalny ten... Ja to wolę zrobić. Wyłączyć te kamery. A ja coś mogę zrobić? Naruszenie protokołu. A spróbujmy. 30 sekund, mam 55, 1C, 55. 55. Dobra, to. 1C, 55. Dobra. Ujawnienie interfejsów. Skurczy byk. A to co to jest? Jo, dobra, strzelam. To i już. Ego! Proszę państwa, Jackie Wells! Dobra. Ah!
stanie? Jakiś tu jest runner. Kurwa, mnie trafi! O kurwa. No, zajebiście się zaczęło. I ten ostatni punkt. Vamonos! Zajebiście. Dobra, gdzie my jesteśmy? A, zaraz po prostu nie mam iść. Tak, już to czytałem wcześniej. Na kamery. Mimo że są netrunnerzy niestety, jak będę tutaj nie przegrzewał, no to paskudnie. Teraz tak. Przejęcie kamery. Wyłączmy tą kamerę. Co to jest? Kuchenka mikrofalowa. My może eksplodować. Okej. Okay. Zbiornik. No ci tam ci co? Reflektor. Tu jest jeden. Tam jest drugi. Przy nie protokołu próbujemy jeszcze raz. D1C. To jest dość proste. A? Start to nie za bardzo. I ostrożnie, mają monitoring. Dobra, monitoring to monitoring. Restart optyki, dobra, próbujemy to robić, bo inaczej tu się nic nie da. Nie, kurwa! Po cichutku będziemy robić. Przynajmniej tak będę się starał. A wątpię, żeby to się udało. Kurwa, ja go znam! To Brick! Twoja decyzja, mano. Co z tym robimy? Jesteśmy tacy źli! Dokończcie to! Ruchy, ruchy! Nie ma miękkiej grybi! Dobra.
Zarywałem! Który trzeba wyłączyć, żeby... No nie, to nie da. Jest! Teraz! Dobra. Otóż panel altutów. Kamery muszą być jeszcze. Wykrywacz zagrożenia. Okej. Okay. Jakąś broń. Bronie typu tech, przebijanie. Bronie typu tech pozwalają naładować strzał przy celowaniu, dzięki czemu pociski będą mogły przebijać lekką osłonę. O! Okej. Okay. Jest dużo dobrych rzeczy. To co to jest? Armach odwetu amerykańskie siły zbrojne. Nie, to się za szybko przełącza, żebym ja to mógł czytać. Kamery powyłączać. Pewnie nie. Jest reflektor. Jest, co to jest? Nie. Mu gościowi nic nie mogę zrobić. Trzy. Zejdź mi z oczu, z pola widzenia. Odwróć uwagę. Dobra, spróbujemy to. Dane zablokowane. Co? Uważaj! O, odsunę się od tego lasera i po mnie! Jest podpięty do miny przeciwpiechotnej! Ja pierdolę! Rozbrój. Wreszcie wolny. No dobra. Długo cię tam trzymali? Kilka dni. Straciłem rachubę czasu. Moi ludzie próbowali mi pomóc. Royce wpakował ich wszystkich do suszarki mikrofalowej. Kazał mi na to patrzeć.
Okej. W sumie przyszliśmy tutaj po części przez ciebie. Po robota, którego kupił Dex. Kazał wam mnie uwolnić? Nie. Odebrać towar. Skurwiel. Cały Dex. Wygląda na to, że uratowaliśmy ci życie. Wisisz nam bardzo dużą przysługę. Spokojnie, spłacam swoje długi. Ale dzisiaj nie mam za wielu opcji. Jeżeli kiedyś się spotkamy, będę o tobie pamiętał. No i ekstra, przyda się na pewno. A, dobra. Jesteś pewien, że sobie poradzisz? Nie wyglądasz za dobrze. Jestem u siebie. O mnie się nie martw. Co my tu mamy? O. Czemu to nie chcę wejść w interakcję? Za dużo. Dobra. To jeszcze raz. Nie wiem, chyba robimy rozpierduchę, bo tu nie ma co. Za dużo. Dobra. Lecimy. Teraz się skończy rumakowanie! Wo, wo, wo. Znowu zabity zostałem. Pierdziele. Druga śmierć dzisiaj. Spokojnie, spłacam swoje długi. Ale dzisiaj nie mam za wielu opcji. Jeżeli kiedyś się spotkamy, będę o tobie pamiętał. Dobra, to muszę życie ulepszyć. A ten co tu pójdzie? Ten... Jesteś pewien, że sobie poradzisz? Nie wyglądasz za dobrze. Jestem u siebie. O mnie się nie ma. Ok. No, musimy te kamery powyłączać. Włączać. Głowę celuj! Co jest? Włączona. Dobra, spoko. Tu już nic więcej chyba nie ma. Co to jazda? No nic. To jazda. Ruchy, ruchy! Zginiesz! Gdzie te kamery są? Wyłącz. Wyłączymy. Włącz. A, to jest włącz, dobra. Co ja włączyłem? Przejmij kamerę. Zobaczmy. Już nie mamy żadnych tych. Oh!
ten neutraner jest. A, tam jest. Było. My się opłowimy. Ale to chyba jeszcze nie koniec. To za szybko by było. Przeładujmy broń. Co mi to da? To mi nic nie da. Co? Zaraz. Co jest? A co my tu mamy? To jest jaka power? Moment, ekwipunek. Typu power. Plecak. Co my tu mamy? Strzelbę. Gdzie jest ta tech broń? Jest też power. Power. Kurde. Tu jest strzelba tech. To dobra. Co mamy? A, jeszcze jedna rzecz. Tu jest chyba kamerka. F. Kryją nas. Mogę go co najwyżej po cichutku załatwić. Nie nerwowo nas zobaczą. Jest jakaś lodówka, czy coś w tym stylu. Ucieczki. Dobra. Kamery włącz. Załatwiona sprawa. Kroczek po kroczku i wróg patrzy. O, widzę.
bo widzę, jest. Tu jest, dobra. Teraz ostrożnie. No, cichutku. Wiem, że tu jesteś. Pewnie, że jestem. Już niedaleko, Mano. Jesteśmy blisko wyjścia. Kurwa! Nie spodziewałem się, że na razie się tak udaje. Gdzie mam iść? Mam iść tu. A? Nie ma sprzęgu! Zdjęcie się wygotuje! Aha! Zobacz. Przykręć się obok Rejsa, opcjonalnie ucieknij z... Tak, dobra. Bardzo chyba mam z nim szansę, jakkolwiek. Musimy się prześlizgnąć. Chciałem, nie chciałem tego brać, chciałem to wykorzystać. Tu jakieś obrażenia zadaję? Kurwa! Jeszcze raz! Kto? Radni składać ten nowy łeb! Dzięki ci to! Nadkładuję! Trój mu po plecach! Wo! On taki szybki. Kurwa! Jeszcze raz! Myślicie, że to wystarczy? Dalej! Wo! Powinna być to jakaś broń do licha jasnego. Spierdzielaj!
nim? Weź wszystko. Ulepszenie ikonicznych broni i ubrań. Właśnie otrzymałeś przedmiot ikoniczny wraz ze zestawem schematów, dzięki którym będzie go można ulepszyć, a tym samym podnieść jego poziom i statystyki. Ikoniczne bronie oraz ubrania można znaleźć w całym Night City dzięki odpowiednim komponentom i atutom można podnieść ich poziomy powszechne. Poziomy powszechne, niezwykłe, rzadkie, epickie i legendarne. Kiedy przedmiot ikoniczny zostanie ulepszony, zmiana ta jest nieodwracalna. Elegancko. Wszystko. I się pokonało. Tu się świeci. Dobra, nieważne. Żeby stać. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra. Idziemy. Militech. Te ich drony są wszędzie. No właśnie. Dalej, za bramę. Potem pogadamy. Suka z Militechu. Nie spodziewałeś się mnie tutaj, co? Podoba mi się twój styl. Może będziesz częściej dla mnie pracować, co? O... Właśnie, o komuś. Oszukałaś mnie. To nie był żaden wirus śledzący transakcje finansowe. Ja oszukałam ciebie, ty gang. Gdzieś na początku tej historii ktoś oszukał korporację. Ostatecznie firma zawsze wychodzi na swoje. Przemyśl to. Może wyciągniesz jakieś wnioski i kiedyś będziesz na moim miejscu. Zabezpieczyć teren! Zwijamy się, Mano. Tak. No dobra. Wyszliśmy z tego w jednym kawałku. Dobra robota. Dobra robota, Jackie. Dzięki. I wzajemnie. Co cię tak wzięło na podziękowania? Tworzymy zgrany duet. Chciałbym, żebyś wiedział, że dobrze mi się z tobą pracuje. Mi z tobą też. Serio. Daj znać Dexowi, że mamy Flatheada. A potem opijemy to w Afterlife. Opijemy. Do zobaczenia. Dobra, zadzwońmy. Pan wie. Masz dla mnie wieści. Mam Flatheada. I jak? Były z tym kłopoty? I co z Militechem? Oczywiście, że były kłopoty. Royce miał w dupie to, że się dogadałeś z Brickiem. Jak go przekonałeś? Użyłeś tej korporacyjnej suki? Dogadaliśmy się ze Stout. No proszę. Dała mi chip z kasą dla Maelstromu. O jednym Stout nie raczyła powiedzieć. Chip był zawirusowany. Stara korporacyjna sztuczka. Domyślam się, że Royce nie zareagował z wyrozumiałością. Wirus zaatakował systemy Maelstromu. Paru ludzi wysmażył. Reszty pozbyłem się sam. Masz jaja, panie D. A co ze spotkaniem z Evelyn Parker? Jeszcze się z nią nie widziałem. Od tego spotkania zależy, czy będziecie w ogóle mieli szansę dotrzeć do chipu. Parker będzie czekać na ciebie w Lizzie's Bar. Powodzenia. No właśnie. Skoro to jest finish, nowy poziom doświadczenia. Dobrze, w następnym odcinku to doświadczenie rozdamy, wszystkie punkty oraz spotkamy się z Evelyn Parker. A za dzisiejszy odcinek ja wam serdecznie dziękuję i do następnego. Hej!